Witamy w Alchemii Słów. Jak zawsze goszczą ze mną moi bracia alchemicy. Artur. Witam. Paweł. Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy kontynuować temat krucjat. Przypomnijmy, może skończyliśmy na tym, że krucjata ludowa poprowadzona przez Piotra Pustelnika i waltera Bezmienia została całkowicie rozbita. W tym czasie gromadziły się siły... Do wyprawy książęcej, tej prawilnej wyprawy krzyżowej, która miała odmienić oblicze Ziemi Świętej. No ale może przypomnilibyśmy sobie trochę tych bohaterów. Więc możemy wymienić takie potężne persony. No, Gottfried z Bouillon, będący w separacji z Hrabiną Matyldą, o której wspominaliśmy, na której chociażby dworze gromadzili się różni katolicy filozofowie, mędrcy duchowni, no i która wspierała bardzo mocno papieża w sporze o inwestyturę. Jest również Raimund z Tuluzy, zwany Monokulus. Ma jedno oko, które ponoć stracił na pielgrzymce do Ziemi Świętej. Mamy boemunda z Tarentu, który oczywiście imię dostał na chrzcie Mark, ale jednak wolał nawiązywać do legendy o olbrzymie, czyli wolał się zwać jednak boemund. Tak, a Taren, dlatego że to było tylko jedno z dwóch miast, które mu zostało nadane przez ojca, mimo tego, że był starszy. Tak, Roberta Giskarda, który nieraz dał się we znaki Bizancjum, prowadząc różnego rodzaju wypady na ziemię greckie, można rzec. Do czego na pewno jeszcze nawiążemy, Tak. No i któż tam im jeszcze towarzyszył? Jeżeli chodzi o Gottfrida z Bują, no to był jego brat Baldwin z Boulogne, który pojechał z żoną Gottwerą i dziećmi. No, to będzie też postać, która się bardzo mocno odciśnie i jego losy są, no, zaskakujące. Jeżeli mówimy o tym, kto jechał, no to żony i dzieci wybrane przez większość. Dużą część, tak? Tak. tak Rajmund z Tuluzy też na przykład tak. zabrał swoją rodzinę. Pamiętajmy, że to miała być zbrojna pielgrzymka, że to miała być jednocześnie wojna, a jednocześnie pielgrzymka do Ziemi Świętej. No jeśli chodzi od strony Rajmunda, to z nim w ścisłej kooperacji był biskup Ademar z Montej, który był biskupem Lepi. No i cóż, no i właśnie Ademar był tym legatem papieskim. On był tym, który sprawował taką duchową pieczę nad całą wyprawą. Ale tak, wracając do Boemunda z Tarentu, to miał jeszcze ze sobą siostrzeńca Pankreda de Hoteville, który również odznaczy się będzie bardzo ważną personą w tej wyprawie. Ze strony jeszcze szlachty ważnej mamy Hugona Magnusa de Vermandua, który był bratem króla Francji Filipa I. Tak, więc to jest faktycznie książę. Mamy Roberta II Krótkonogiego, albo Krótkołudego, który był synem Wilhelma, zdobywcy króla Anglii. I de facto, I był starszym synem. Był starszym synem, czyli de facto on powinien być królem. No ale przez ten konflikt, o którym opowiadaliśmy. Tak, dokładnie. Jeżeli nie pamiętacie, zachęcam do obejrzenia poprzedniej części. Tak, więc no, był właśnie bratem króla Anglii, Wilhelma II Ryżego, który był jego młodszym bratem. No i mamy jeszcze Stefana Henryka z Bluła który to był mężem Adeli, która była córką Wilhelma Zdobywcy, więc widzimy te konotacje z Robertem II chociażby. Tak, bo naprawdę rodzina wybrała się na pielgrzymkę po prostu. Z tym, że Adela nie Adela pożona, ona musiała zostać, żeby zarządzać ziemiami. Tak, tak. De facto mówi się, że Stefan Henryk z Bluat poszedł na krucjadę, bo mu żona kazała. To jest całkiem sensowne stwierdzenie. Tak, zwłaszcza, że historycznie jest to, że podobno Stefan nie miał własnego zdania i we wszystkim słuchał się żony. Tak, ale warto też powiedzieć, że akurat ja... w w tym przypadku to rzeczywiście tutaj mówimy o typowym pantoflażu, natomiast częstym było, że kobiety też były uczone w polityce i w momencie, w którym mąż szedł na wojnę, to one zarządzały ziemiami. Tak. Adela była zdecydowanie potężną kobietą i cóż, jeszcze tu można wspomnieć, no, że akurat kiedy Stefan Henryk szedł na wyprawę krzyżową, no to urodził się jego syn mniej więcej właśnie w tym roku, albo w 97-96, i to był również imiennik jego Stefan. Ale Stefan I, przyszły król Anglii. Więc Adela wychowywała w tym czasie, kiedy mąż wyruszał na prawie krzyżową, wychowywała przyszłego króla Anglii. Tutaj cytat odnośnie rządów króla Stefana I. W czasach tego króla nie było niczego, tylko niesnaski, zło i rozboje. Od czasu, gdy wielcy panowie zdrajcy podnieśli oręż przeciwko królowi. Kiedy zaś zobaczyli, że król Stefan jest człowiekiem miłym, uprzejmym o spokojnym usposobieniu i nie lubiącym stosować kar, zaczęli się dopuszczać najohydniejszych zbrodni. Przez 19 lat rządów króla Stefana nic nie zostało załatwione, a kraj pogrążył się w ciemnościach. Ludzie otwarcie mówili, że Chrystus i aniołowie usnęli. Więc, jeśli byście chcieli, drodzy słuchacze. Posłuchajcie, jak opowiadamy o tym okresie, no to dajcie znać w komentarzu. No, widać, że syn raczej przejął charakter po ojcu niż po matce. <laughs> tak. tak, ale warto też powiedzieć, że <laughs> mimo wszystko wychowany przez matkę, bez tak naprawdę autorytetu ojca, no jeżeli patrzy na takie badania psychologiczne, to raczej dzieci mają dużo gorsze osiągnięcia, mają problemy z charakterem, więc jednak ten autorytet ojca w wychowaniu, zwłaszcza syna, jest ważny. No, ale nie uprzedzajmy faktów, jak się potoczyły losy. Akurat Stefana Henryka z Blua na Krucjacie i, i zobaczymy, jak tam dalej. Tak, niestety działa to w obie strony. Dzieci wychowywane przez jednego rodzica nie mają łatwo życia. Jeszcze bym tylko zaznaczył tą stronę bizantyjską, niezwykle ważną. Mamy cesarza Aleksego I Komnena, który, no, można powiedzieć, trochę tak poddźwignął to odbudowywanie się Bizancjum. Po takich czasach dość burzliwych, można rzec. Jego córkę Annę, Annę Komnenę, urodzono w purpurze, bo tam w takiej sali purpurowej zazwyczaj się rodzili członkowie rodziny cesarskiej. I ona była również kronikarką i z jej zapisków mamy ciekawy obraz tej wyprawy. I ogólnie ona też napisała książkę o rządach swojego ojca Aleksjada Aleksjada. No i mamy dwóch dowódców bizantyjskich, którzy będą tutaj się odznaczać. Jeden to jest Manuel Butumites. A drugi to jest Tatykios. To ciekawe, Tatykios jest Turkiem, który zna taktyki właśnie Turków sylżuskich. Tak, chyba I... Turkiem, czy Turkiem? Tak, półturkiem chyba jest. Co jest ciekawe, był uznawany za bardzo lojalnego wobec tak. Aleksego. Czołowi dowódcy bizantyjscy wyznaczeni przez cesarza na, w związku z tą krucjatą. No ale tak, wróćmy może do tego, jak siły książęce się gromadzą. Czyli armie wielkich książąt zbierały się mniej więcej tak. Od sierpnia do grudnia 96 roku, 1096 roku. Tak, no bo to nie była taka prosta rzecz, oczywiście, ponieważ to są szlachetnie urodzeni, którzy są głęboko powiązani w systemie wasalnym to musieli bardzo dużo rzeczy pozałatwiać. Mają już swoje ziemie, których też nie mogą tak po prostu zostawić, więc bardzo często zastawiają swoje ziemie, najczęściej rodzinie albo duchowieństwu, po to, żeby też mieć pieniądze, żeby wyposażyć się na tą wyprawę. Musieli dopilnować interesów, musieli dopilnować jak, jakichś umów, jakichś też biznesów z innymi ludźmi, musieli też wszystko naszkować, musieli, tak jak mówisz, Arturze, zapożyczyć się na tę wyprawę, bo przecież ludzi trzeba było uzbroić, to były duże koszta. Duże koszta też były w tym, żeby zaopatrzyć na tą uprawę, przecież żywność. I pieniądze. I pieniądze. Jeden z planów ich było kupowanie po drodze, a potem najwyżej na ziemiach wrogich już grabienie. Oczywiście wielu nie przewidziało tego, że jedna z dróg prowadzących do Konstantynopola została już trochę przetrzebiona. O czym mówiliśmy. <grych> tak. I tam jeden z ważnych tutaj person z książą będzie podróżował tą drogą. Natomiast, tak jak mówicie, no wzruszające pożegnania. Podobno wiele kobiet właśnie zostało Desygnowanych do rządzenia ziemiami. Ogólnie rodziny się trochę porozdzielały, bo powiedzmy sobie szczerze, że no oczywiście dużo wojska poszło. Różne są szacowania, różne liczby słyszałem. Tam na przykład zbrojnych około 40 tysięcy słyszałem, ale ludności było znacznie więcej, bo było tak. zwykłych ludzi, pełno starców również i dzieci, i kobiet. To było... Ludności obozowej. Tak, ludności obozowej było naprawdę i bardzo dużo ludzi. Tak, bo warto powiedzieć, że. W tym przypadku szły rodziny, ale normalnie to byli zawsze kowale, rzemieślnicy, osoby, które były no, jakimiś to... żeladcami, cieślami itd. No, tak tak no, no bo jak się przychodziło na miejsce, już nie ciągnęło się katapult. Przez cały czas podróży. To się tam, konstruowało. Na miejsc. Mimo to, że jest jest dłużej może być tam ileś osób zdolnych technicznie, no to ja bym nie zaufał im w budowie jakiejś baszcze czy katapulty. Chyba, że trzeba. Nie no. mówiąc o tym, że, jak mówimy, były te pożegnania, sporo osób wyruszało z rodziną, więc oczywiście w obozach też znalazły się przedstawicielki najstarszego zawodu na świecie. No to zawsze. Tak. Ale ogólnie to był cios dla całego społeczeństwa, że tyle osób wybywało, dla całego społeczeństwa europejskiego, nie dlatego, że bruszały tam te przedstawiciele tak. tego zawodu, tylko ogólnie bardzo... Chociaż to może też, to też mogło być czasem. Mogło może być czasem dla, dla niektórych. Natomiast no przede wszystkim bardzo dużo ludności z Europy ubyło. To też jest ciekawe, kiedy patrzymy na przykład na kwestie gospodarcze, ponieważ fakt, że właśnie nagle tyle było zebrania tego pieniądza, żeby wyruszyć z tym pieniądzem, żeby mieć ten pieniądz do kupowania po drodze, to co się działo w tych miejscach, w których ten pieniądz był zbierany? Deflacja. Ogromne ilości krusztów, ogromne ilości i bogactwa zostały zabrane przez tą wyprawę, żeby móc skupować właśnie program te po drodze. Wiele osób uznawało to za dobry znak, ponieważ masa osób wierzyła, że żyją w czasach końca. Znaczy to było non-stop w świecie chrześcijańskim. Ludzie myśleli, że te czasy końca chodzą, bo jeżeli gdzieś tam się ciągle ludzie biją, ja cierpię, są jakieś choroby, są jakieś zagrożenia, to ludzie gdzieś tam dopatrywali się, że no teraz są czasy końca, no bo są wojny, głody i inne rzeczy, czyli... Pierwsza sprawa, że dla nich to był taki święty znak, że oni wyruszają, a jeszcze bym powiedział coś takiego, że tej ludności powoli w Europie robiło się za dużo. W Europie powoli zaczynał grozić głód. Więc ja się Już groził głód, wygłodowali. tak? Tak. Woli, tylko głodowali, więc jak wyruszało, to trochę tych ludzi ubyło a dużo. Populacja zawsze spada w sytuacjach właśnie klęsk żywiołowych, czy to klęsk głodu, ale też zaraz, więc jakby są metody kontrolowania populacji przez naturę, aczkolwiek tutaj ta populacja została powiedzmy skontrolowana przez masowy eksodus. Tak. No i cóż. Jak myślano, co się stanie? Myślano ogólnie, że jak dotrą do Konstantynopola, to Ceszas przejmie dowodzenie nad wyprawą. To też jest ciekawe. Tak jak mówiliśmy, Rajmund był tym najbogatszym ze szlachcy i on trochę siebie widział jako tego przywódcę właśnie tej całej wyprawy, która rusza do Konstantynopala. Zresztą razem z nim był Ademar, czyli legat papieski, ten namaszczony bezpośrednio przez Urbana. Zresztą w tym momencie Rajmund jest jedynym z dowódców wyprawy książęcej, który osobiście z Urbanem II omawiał tą wyprawę. Na pewno na tym poziomie, tak? No, tak były tak. te, właśnie, zakulisowe również, Dokładnie rozgryty, tak. o których wspominaliśmy. Z Robertem też Urban II miał okazję porozmawiać i przekazać w Bogotowiecku To właśnie jak to jest. Podzielono się na grupy mniejsze, no po to, żeby nie iść jednym szlakiem, żeby żywność pozyskiwać z różnych stron. I podzielono się na parę grup, na przykład grupa Hugona Magnusa de Vermontua przebyła Alpy i Italię. I dotarli do portowego miasta Bari i tam już chcieli popłynąć statkami. Ogólnie cel był taki, żeby ten brat króla tak przybył z rozmachem statkiem. No ale jeden ze statków się rozbił i Grecy, czyli Bizantyjczycy musieli ratować. Więc tak nie do końca wyszło mu to wejście brata króla. Natomiast jeżeli chodzi o ciekawszą trochę grupę, czyli na przykład Roberta Krótkołudego i Stefana Henryka z Blua, postanowili przezimować, poczekać trochę dłużej. I część osób, która z nimi została, poczuła się, że zostali na lodzie, część od nich nawet wróciła do domów. Tak, mówiono, że nawet przelewali swoje łuki tak. po to, żeby mieć na drogę powrotną. Tak, dokładnie. Zastąpiły po prostu dezercję. Nastąpiły dezercję. No i cóż, no i tak potem wyruszono właśnie na statkach. Z niewiadomej przyczyny również tutaj statek pękna dwoje, 400 krzyżowców zatonęło, i ciała podobno, które zostały wyrzucone na brzeg, miały na sobie. Znaki krzyża między łopatkami, co uznano za cud. Symbolik męczeństwa i aprobaty boskiej. Specyficzny sposób na interpretowanie cudów, no ale cóż, tak się akurat zadziało. No i wielu z tych jednak osób, które to widziało, się przeraziło, no i powiedzieli, że nigdy już swego losu zdradliwemu morzu nie polecą. Niemniej dopłynęli do Dyrachium. dyrachium. Było, czyli dzisiejsze DURES w Albanii było tym miejscem, które było przygotowane na przyjęcie krzyżowców, którzy mieli właśnie płynąć tam, tam z Italii. Ne, tak, tak, tak. No i siły Hugona oraz Roberta zachowywały się grzecznie i dotarły do Konstantynopola bez żadnych rozbojów, z tego co pamiętam. Jeżeli chodzi o. Raimunda z Tuluzy, biskupa Ademara z Monte. Znaczy, z tego co wiem, to był jeden z ostatnich, który przybył, co też jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę, co się działo z jego wojskiem, więc może jego zostawmy na koniec. Dobra. dobra. To kogo to... Może Gottfried, bo Gottfried poszedł tym samym szlakiem, który przeszła, na taką średnią trasę. Tak, wyprawa ludowa. Zresztą do Gottfrieda tak. się dołączyły. Niedobitki z tej wyprawy ludowej, które tam właśnie grabiły poprzednio. I Gottfried z Bują, przez wielu uważany też za takiego najpotężniejszego z tych no. ich mam przynajmniej tak. na pewno przez jego ludzi. Na przykład Wilhelm Cieśla, o którym mówiliśmy trochę w poprzednim odcinku, właśnie przy wyprawie ludowej, dołączył się do sił Gottfrieda. Tak, tak, dokładnie. No cóż, ją miał siły krzyżowców z Lotaryngi, z Niemiec. Szli traktem, który już został przetrzebiony, więc tam nie za bardzo było dużo żywności. Tak, o czym też mówiliśmy, mówiąc o pogromach Żydów, że Gottfried miał zakaz zabijania Żydów. Mógł ich tam rabować, mógł brać pieniądze, ale miał nie zabijać Żydów. No i teraz tak, wkracza do Węgier, a przynajmniej chce wkroczyć do Węgier. A tam król Koloman, tak, dobry. Tak, tak, dokładnie, poprzedni krzyżowcy, którzy do niego przyszli, nie zachowywali się dobrze, więc... Trochę Gottfried o tym wiedział, no i pomyślał, że wyśle kogoś z poselstwem. Ale akurat miał kogoś, z kim mógłby porozmawiać król Węgier, ponieważ to był ktoś, kto był kiedyś powiernikiem króla Węgier. No i ten powiernik króla Węgier, też jest notabene imiennik też Gottfried, wynegocjował warunki przemarszu. Warunki były takie, że Gottfried musi oddać swojego brata własnego, czyli Baldwina, na zakładnika. I chyba nawet wraz z rodziną Baldwina. Tak, wraz z rodziną, no tak, brata wraz z rodziną. Było wiadomo, że oni są dość blisko siebie, także Że Gottfried i Baldwin są, są blisko siebie, tak? Tak, bo jako gwaranta, że Gottfried nie będzie dokonywał jakichś rozbojów czy ataków podczas przemarszu przez ziemię Kolumana. Gottfried się zgodził, oddał Baldwina, Baldwin też jakby zgodził się na to. I na szczęście tutaj nie było większych problemów, czyli dotarli do Belgradu. Który był splądrowany. <laughs> który był splądrowany, przyjechali, zobaczyli, że w nie było czego plądrować, że nie splądrowali, to i tak nie było straty. Potem rzeczywiście król Koloman wypuścił Waldwina. Tak, i siły za też się trochę gotowały na kolejne problemy, ale tutaj też poszło spokojnie. Widać było też różnicę w wyszkoleniu wojsk. Że Krucjat Ludowa to była tak naprawdę zbieranina po prostu takich trochę bandytów, którzy rabowali po drodze. Zwłaszcza, że Gottfried zapowiedział, że każdy, kto nie posłucha się jego rozkazu, zostanie zabity. Jakby Gottfried stwierdził, że on nie będzie się bawił, tylko po prostu, jeżeli ktoś sobie wyjedzie na rajd, bo ma taką ochotę, to może tak naprawdę nie wracać, bo straci głowę. No tak, więc ta dyscyplina wojskowa to się uzielała i przynosiła skutek. Mhm, tak. No ale cóż, jeśli mówimy o dyscyplinie wojskowej tych grup, no cóż, no to może powiemy o grupie Boemunda, Tarentu. I najkrótszą drogę. Ogólnie tutaj mamy te trakty rzymskie. Tak, z tą drogą nie jestem ciekaw, jakie były faktyczne plany Boemunda, ponieważ Boemund miał bardzo dobrze wyszkolone wojska, między innymi z tego powodu, że wyszkolił je na atakach na Bizancjum wraz z siłami swojego ojca. No i podobno kiedy usłyszał o tym, że zbierają się siły właśnie na wyprawę krzyżową, która ma iść przez Konstantynopol, zaczął z płaszczów kroić znak krzyża i do niego dołączyli właśnie wojownicy i nie do końca bo wiadomo, czy on chce iść na faktycznie wyprawę krzyżową, czy chce się podłączyć siły, żeby tak skrycie się dostać na tereny Bizancjum i tam zaatakować. Bo to nie do końca jest pewne, moje zdaniem, przynajmniej nie dopóki nie przegadał tego z Aleksem. Tak, on też chciał się trochę kontaktować z Gutrydem mhm. właśnie w tym względzie, żeby może coś tym tak. financjom zamieszać. Tak. No ale oficjalnie mówił już bardzo wyraźnie, że do wszystkich swoich zbrojnych, że mają zaniechać jakikolwiek kontaktów zbrojnych cesarstw. Przynajmniej dopóki nie został odesłany z kwitkiem, gdy chciał się zaopatrzyć. Tak, tak, a właśnie na początku mówił, żeby nie zabierać więcej niż jest potrzebny, zachować uprzejmość. No, jak się skończyło, tak średnio, bo jak pierwszy raz tam nie ściano i za bardzo sprzedać żywności, no to po prostu złupili okolice i wtedy był odwet sił cesarskich, nawet zostali wysłani pieczyngowie przeciwko nim. I to też jest ciekawe, ponieważ była sytuacja, gdzie te siły cesarskie zostały schwytane przez Błemunda. Kiedy zobaczył, że one mają cesarskie rozkazy, to ich wypuścił. Czyli jakby on do końca grał takie, że ja tu idę na tą wyprawę do Konstantynopola, no, musiałem złupić, bo mi nie chcieli dać jedzenia, ale ja nie jestem wrogiem. No tak. Podobno też jeden z takich mniejszych zamków, jakiś mały zameczek został zrabowany, splądrowany przez ludzi Boemunda, ale podobno wbrew woli Boemunda, że on tam próbował wypuścić tych bizantyjczyków mm. i że to nie on. No, ale cóż, jak to będzie? W przyszłości zobaczymy. U mnie to ciekawi jedna rzecz, bo jesteś jak zemsta. Przecież ci ludzie, jeżeli walczyli nawet z Bizancjum, to nie wchodzili tam, patrząc jak na potencjalnych sojuszników, bo mieli złe doświadczenie, bo nie tylko oni mordowali, a też mordowano na przykład ich przyjaciół, ich towarzyszy broni. A jeszcze było coś takiego w tym rycerstwie wiecznym jak chęć zemsty za popełnione na swoich towarzyszach, czy też przodkach rodni, czy tam śmierci. Tutaj też jest taka kwestia, że ponieważ Boemund atakował wcześniej te tereny, Zresztą, z tego co pamiętam, to miasto, które stwierdziło, że nie wyda mu zasobów, że nie będą go zaopatrywali, to była dawna twierdza wypadowa, której osiadł, kiedy właśnie atakował te tereny. Czy no, czyli znał po prostu to miejsce. Tak, i znano już jego, więc powieram, <grym> że to miało wpływ, dlaczego tak potraktowane. Ale on dotarł ostatecznie do tak. Konstantynopolu. Jeśli mówisz właśnie o pieczyngach, to, to byli tacy koczownicy, którzy osiedlili się gdzieś. W okolicy Dolnego Biegu Wołgi, właśnie mniej więcej 8-9 wiek. No Jeśli chodzi o nich, to właśnie pojawili się oni również, kiedy Raimund z Toulouse wyruszył swoją podróż wraz z Ademarem. Tak, a teraz warto zobaczyć, jaką drogę Raimund przebył, ponieważ on nie przebył ani przez Italię, ani przez Węgry. Tak, czyli oni ruszyli traktem Dalmacji, gdzie podobno nie było ani zwierza, ani ptactwa, po prostu. Jałowe ziemię i barbarzyńscy tubylcy. Tak naprawdę szli wybrzeża. Tak, i cóż, podobno dotarli do Dyrachium bardzo wyczerpani, ale podczas podróży było jedno takie wydarzenie, właśnie związane z pieczyngami, które zasługuje na uwagę. Otóż atak pieczyngów, bardziej takich bandytów z tej grupy, z tych plemion, na samego biskupa Ademara. Podobno bezceremonialnie zrzucili go z muła, okradli, Pobili I nie wiadomo, jak jakby się to skończyło, gdyby nie to, że bandyci pokłócili się łupy. No niczym w jakimś filmie akcji na ratunek biskupowi przybyli krzyżowcy. Został bezceremonialnie zhańbiony legat papieski przez jakichś zwykłych bandytów. Jeszcze czytałem, że to wyglądało w ten sposób, że właśnie kiedy bandyci się kłócili o te łupy, to ktoś rozpoznał biskupa Demara i uciekli, widząc, kto to jest. To nie jedyna rzecz, ponieważ też dotarli do jednego miasta, gdzie zostało bardzo chłodno przywitanie mniejszego, nazywa się Russa, to w końcu rozcieczeni krzyżowcy też splądrowali część miasta, więc też mimo wszystko nawet wyszkoleni żołnierze byli w stanie robić takie rzeczy, więc to dopiero wyprawa ludowa, tak? Tak, ale jeżeli chodzi o wyprawę książęcą, to tam najwięcej, powiedzmy, tych ataków tego plądrowania było wtedy, kiedy Raimund dowiedział się, że wszyscy inni już dotarli do Konstantynopola. I tak trochę się zmartwił, że on będzie ostatni, że wszyscy już z Aleksem rozmawiają, że on ma być teoretycznie tym przywódcą wyprawy, a nie ma go tam na tych negocjacjach. Więc tak naprawdę on ruszył samemu. I tak, tak samemu, zostawiając swoje siły, a ponieważ właśnie biskup Ademar został ranny i dochodził do siebie, go też nie było z tymi głównymi siłami, tylko on został jeszcze wcześniej. Więc tak naprawdę te wielkie siły Raimunda zostały bez dowódcy, pozostały pozostawione same sobie i zaczęły grabić okulice. No tak. Mieli jakiś tam zastępczych dowódców, ale nie było tego głównego kogoś <słuch> to miał być przywódcą całej Prawy Krzyżowej. Wszystkich książąt. Przynajmniej tak ciał. Jak to wyszło, no to zaraz o tym powiemy.